przede wszystkim odżywianie, bo nie lubimy mówić dieta akurat w tym przypadku. Odżywianie zgodne z grupą krwi nie jest nowością żadną. Oczywiście do Polski trafiło znacznie później, aniżeli ta koncepcja, prawda, aniżeli powstała i jest to zrozumiałe. Natomiast pierwsza książka mówiąca już o tym na naszym rynku wydawniczym pojawiła się w 1998 roku. To jest całych 15 lat temu. To jest nawet w ubiegłym tysiącleciu, prawda? Ubiegłym stuleciu i tysiącleciu. Także nie jest to koncepcja nowa. Natomiast czy czasochłonna? Zupełnie tego tak nie postrzegamy. To nie wymaga jakiegoś dodatkowego zaangażowania, chociażby czasowego. Tak naprawdę polega na wyeliminowaniu pewnych składników, może nawet nie składników, bo to może kojarzy się ze składnikami odżywczymi, absolutnie nie, tylko pewnych produktów spożywczych, a zastąpieniu ich innymi. W związku z tym jakoś nie postrzegamy tego w kategoriach dodatkowego czasu, który należałoby zaangażować. Styl życia zgodny z grupą krwi, tak jak Dorota wspomniała, jest w Polsce obecny gdzieś od 15 lat. Natomiast w świecie jest to znany styl życia. W Japonii, kraju słynącym z ludzi długowiecznych, od dawien dawna stosuje się odżywianie zgodne z grupą krwi. Również w Stanach jest to popularne i na badania z tym związane nawet rząd Stanów Zjednoczonych wykłada pieniądze, więc jest to temat ważny i mamy nadzieję, że również u nas z korzyścią dla ludzi to stosujących będzie funkcjonowało odżywianie zgodne z grupą krwi.